No, i to jest trzecia część naszego streszczenia. Tym razem o tym, że prawo Archimedesa dotyczy nie tylko cieczy, ale także gazów. I żeby to pokazać, zrobiliśmy doświadczenie puściliśmy balon na ciepłe powietrze. Co to jest taki balon na ciepłe powietrze i dlaczego działa? No to jest worek na śmieci, tylko duży, bardzo duży worek na śmieci o, o, o długości dwóch metrów i średnicy 60 cm, wykonany z bardzo cienkiej folii. No na ogół worki na śmiecie takie bardzo duże wykonuje się już z grubej, ciężkiej folii i słabo się nadają na balony, a ten był, ponieważ nie jest to jednak worek na śmiecie, a balon, wykonany z bardzo cienkiej folii. I zawiązaliśmy koniec tej rury z jednej strony, złapaliśmy powietrza do środka, Chłopcy bardzo dzielnie biegali z tym balonem otwartym, żeby się wypełnił powietrzem, z tą rurą taką, żeby się wypełnił powietrzem. Jak się wypełnił trochę powietrzem, ale mimo wszystko był taki lekko flakowaty, bo się bardzo mocno w ten sposób nie da balonu napełnić. Zawiązaliśmy drugi koniec, no i do tego drugiego końca też była przymocowana, była przymocowana nitka. Przepraszam, tutaj chciałem dorysować nitkę, ale nie tym kolonem. Wyobraźcie sobie, że była przymocowana nitka. No i teraz, co się działo? No. Co się działo? Pod wpływem promieni słonecznych, pod wpływem ciepła promieniowania słonecznego, ten powierzchnia tego balonu, która jest, była, jest ciemna, ta folia jest czarna, nagrzała się. Wiecie, że w ciepły dzień, w czarnym ubraniu jest bardzo gorąco, bardzo szybko się nagrzewa. W związku z tym, dlatego w ciepły dzień nosi się raczej białe stroje. No i teraz po tym, jak nagrzała się powierzchnia tego balonu, od tej powierzchni. Nagrzało się powietrze w środku, a ciepłe powietrze ma to do siebie, że chce się rozepchnąć, chce zająć większą objętość. W związku z tym, tak jak ten balon był taki lekko sflaczały, jak żeśmy go napompo, nabrali tego powietrza do środka i go zawiązali, tak teraz się tak ładnie wypełnił, wybrzuszył, zrobił się taki... Taki serdelek, tak? jak ktoś tutaj bardzo ładnie to opisał, taka paróweczka. No i teraz, co się stało z siłą wyporu? No, w ten sposób nie zmieniliśmy gęstości powietrza. Tym razem nasz balon nie był zanurzony w wodzie, tylko był zanurzony w powietrzu, w gazie. Prawo Archimedesa dotyczy na równi cieczy, jak i gazów, gazów, jak i cieczy. Więc gęstość powietrza się oczywiście nie zmieniła. Nie zmieniło się ten współczynnik grawitacji, tak, ten związany z siłą przyciągania grawitacyjnego, ale wzrosła objętość, dlatego że wypełniony ciepłym powietrzem, po tym jak powietrze w środku nagrzało się od powierzchni balonu i zrobiło się ciepłe, to zaczęło się rozpychać i taki wypełniony ciepłym powietrzem balon stał się tłuściejszy. Stał się tłuściejszy, jego, ob, jego objętość wzrosła. No, i dzięki temu siła wyporu stała się większa niż ciężar balonu i powietrza znajdującego się w środku, i balon uniósł się nad eureką do góry. To, że można, to, że można, doświadczenie, które pokazuje, że, że pod wpływem ciepła. Powietrze staje się takie rozpychalskie, lubi się rozepchnąć, można wykonać na plaży. Zaraz tutaj skopiuję obrazek i powiem Wam, co trzeba zrobić. O, już jestem gotów. No, trzeba wziąć po prostu plażową piłkę, taką, którą się zabiera na plażę, i rano, jak przyjdziecie na plażę, nadmuchać ją, ale nie do końca, tak żeby była lekko sflaczała i zostawić. Zatkać korkiem i zostawić na słońcu, i zobaczycie, że po pewnym czasie piłka się tak pięknie wypełni tym ciepłym powietrzem. Jeżeli będzie ciepła, to pięknie napnie się, stanie się okrąglutka właśnie dlatego, że ciepłe powietrze w środku będzie chciało się rozepchnąć. Mówimy, że jego ciśnienie rośnie i w związku z tym wypełni całą piłkę. Nawet jeżeli na początku nie była do końca napompowana. Dziękuję bardzo.